Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z serii Diablo 2 Resurrected. Gramy druidem, w tej chwili mamy 52 poziom, jesteśmy na drugim akcie koszmaru. W dzisiejszym odcinku robimy ostatnie zadanie. To jest symbol prawidłowego grobowca Talarasha. Zaczynamy od ostatniego punktu nawigacyjnego i idziemy zgładzić Duriela. Ale zanim to zrobimy, wejdziemy sobie jeszcze do fałszywych grobowców Talarasha. To są nasze statystyki. Jeżeli chodzi o umiejętność, to gramy na szczelinę i synergię do niej, a także dębowy mędrzec i przywołanie grizzly. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, tu się nic nie zmieniło. Do ostatniego odcinku nie będę wam po raz kolejny tego ekwipunku przedstawiał. Tylko jeden pierścionek sobie wymieniłem zamiast tego pierścionka zielonego anioła ze współdzielonej skrzynki. Dałem mojemu druidowi taki pierścionek z trzema odpornościami i szansą na zdobycie magicznych przedmiotów. Jest to pierścionek, który wyfarmiła zabójczyni podczas serii live'em. I ten pierścionek w tej chwili przechodzi na mojego druida. Ponieważ tutaj troszeczkę kulałem z odpornościami przy używaniu złowrogiej tarczy ze słowem runicznym Rym, dającej mi szansę na magiczne przedmioty, dlatego postanowiłem wymienić ten pierścionek. W tej chwili mamy 124% szansy na magiczne przedmioty. Zobaczymy, jak to przełoży się na ciekawe przedmioty, jakie uda nam się wyfarmić w drodze do Duriela i na samym Durielu. Przywołujemy naszych pomocników. Zaczynamy od kaniona magów i zmierzamy w kierunku grobowców. Najpierw wchodzimy na początek do fałszywego grobowca. Jeden fałszywy grobowiec zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Ten test sobie jeden zrobimy przynajmniej, a może dwa. Zobaczymy, na jaki akurat trafimy. Czy na wielki grobowiec fałszywy, czy na mały. To się okaże. Tu nam wyleciał pierwszy żółty przedmiot. Bojowa strzałka. Będzie na sprzedaż. Tutaj jeszcze po drodze eliminujemy napotkanych przeciwników, głównie te elektryczne żuki. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie ten grobowiec z kółkiem, teraz pójdziemy do grobowca do niego przyległego. Zobaczymy, jaki akurat nam się grobowiec wylosuję. Jeszcze tutaj pokonam te grupki i już wchodzimy do grobowca oznaczonego półksiężycem, takim odwróconym, i zaczynamy walkę w grobowcu. Jeleni łuk wyleciał żółty. Jak widzicie, szansa na ogólnie na wylatywanie przedmiotów pracuje dobrze, bo tych żółtych przedmiotów wylatuje nam sporo. Kolejny żółty przedmiot, zbroja. Ale już niestety nie mamy wpływu na to, jakiej jakości wylosują się te przedmioty, które nam wylatują, jeżeli są to żółte. Bo wiadomo, tam unikaty to pewne cechy mają predefiniowane, natomiast wśród tych żółtych przedmiotów to jest więcej losowych tutaj cech i jak wylatuje nam jakiś żółty przedmiot, to może mieć fajne właściwości, ale takie bardzo, bardzo delikatne, a może mieć bardzo dobre i czasem przewyższać nawet swoją użytecznością przedmioty elitarne czy też unikatowe. Już sprawdzimy sobie te przedmioty. Tutaj zbrojka płytowa, zaraz ją zobaczę. Tutaj jeszcze muszę tego wyzwoliciela się pozbyć, który wskrzesza cały czas swoich sugusów nieumarłych. Okej. Ta zbrojka idzie na sprzedaż. 164 punkty obrony. Dwie odporności, ale
sprzedaje, ja mnie będę jej trzymał. Kasy do współdzielonej skrzynki przerzucam. Jeszcze zobaczymy ten jeleni łuk żółty, który wyleciał. Ten łuk jest na 8 kratek. 2 do umiejętności łuku i kuszy dla Amazonki. Bardzo duża szybkość ataku, ale nie ma jakichś zwiększonych obrażeń, więc też idzie na sprzedaż. Myślę, że dzięki 2 do umiejętności łuku i kuszy powinien być trochę wart. No, nie za bardzo. Ta umiejętność akurat nie jest tutaj zbyt wysoko wyceniana przez kupców. Zobaczymy tą akarańską tarżę również. To nie jest akurat tarża z odpornościami, tylko ze skutecznością ataku i ze zwiększonymi obrażeniami to ją zostawiam. Gdyby miała jakieś fajne bazowe odporności, to taką tarżę bym gdzieś tam na przyszłość dla Paladyna zostawił. Znaczy sobie zachował w sensie, a tak to ją tutaj zostawiam. Na sprzedaż też ją nie niosę, bo też nie będzie jakoś super warta. 53 poziom nam w tym momencie się wbił. Zaraz sobie rozdzielę punkty, tylko jeszcze pozbędziemy się napotkanych, płonących trupów. Daję w żywotność wszystko na razie, a punkty umiejętności w wulkan. Szczelina 1068-1112. Tutaj jeszcze puszczę tą szczelinę. I 1100-1145. Fajnie. 53 poziom. Naprawdę całkiem już wysoki poziom, jak na ten etap gry mamy. Im wyższy poziom, tym mniej będziemy musieli dobijać tego poziomu później na balu, na piątym akcie przed wejściem na piekło. A na piekło tak gdzieś około 75 poziomu chciałbym wchodzić, bo tak z reguły postaciami zaczynam piekło. Mamy tutaj złotą skrzynkę. Jeszcze długi miecz tutaj żółty wyleciał. Zaraz go zobaczę z ciekawości, co tam się w nim wylosowało. Jest to miecz pierwszopoziomowy, więc chyba szału nie będzie. Chciałem załatwić mieczykiem tego wyzwoliciela, ale niestety nie mogłem w niego trafić. Już moja skuteczność ataku, zobaczcie, jest słabiutka na tym etapie. Już nie powalczę sobie mieczem. Zobaczmy ten długi miecz. No, dosyć ciekawy się ten długi miecz wylosował. Pierwszopoziomowy, ale zobaczcie, ma szansę na zwiększenie obrażeń. Zwiększoną szybkość ataku. Całkiem fajny mieczyk. Złota skrzynka, jak zwykle. Tylko niebieskie przedmioty, złoto. I nic ciekawego poza tym. Idziemy teraz w inne korytarze tego grobowca. Tu jeszcze niebieski pierścień. Mogę sobie sprawdzić ten pierścień też z ciekawości. Skuteczność ataku w tym pierścieniu. Jeszcze jest Kirys, kurczę. Ten Kirys można by było sprzedać. Nad tym mieczykiem chciałbym się zastanowić, więc teraz nie będę podejmował decyzji, czy go zostawię, czy sprzedam. Co prawda, żeby go używać, trzeba mieć tam chyba 26 poziom, jak było napisane, ale trochę ma ciekawych właściwości też. Ta zbroja powinna być sporo warta, 30 tysięcy, fajnie. Kasę oczywiście do współdzielonych skrzynek już przerzucam, bo już w mojej osobistej skrzynce mam prawie max. Nad tym mieczykiem się zastanowię na spokojnie. Na razie go noszę.
Ten korytarz był dość krótki. Zobaczymy. Jeszcze to wejście. Też krótkie, więc to jest taki jeden z mniejszych grobowców fałszywych. W takim razie jeszcze do jednego fałszywego grobowca się udamy przed wejściem już do tego właściwego z Durielem. Tutaj już wychodzimy, tu już nic nie ma więcej do badania. Tutaj teraz po drodze chyba będzie prawidłowy grobowiec, z tego co pamiętam, tak jest. A my wejdziemy w ten grobowiec na samym środku. Może trafimy akurat na ten grobowiec wielki, w którym jest prastary KB bezduszny. To jest taki elitarny potworek, który wyzwoliciel, który ma bardzo dużą szansę na fajny loot. Z tym, że oczywiście te najlepsze luty z tego potworka wylatują na piekle, ale też na koszmarze, ponieważ jest to elitarny potwór. Też jest szansa, że coś fajnego, wartościowego nam wypuści. Mamy dużo urn. Wielki talizman wyleciał. No, zobaczymy ten talizman. Cały czas potrzebuję talizmanów z odpornościami. Na razie nie wspomagam się talizmanami ze współdzielonej skrzynki, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to na piekle jakieś talizmany ze współdzielonej skrzynki wezmę. Jeszcze ten wyzwoliciel nie został pokonany. Teraz się udało go pokonać. Idziemy dalej. Mój najemnik awansował na kolejny poziom. Chyba dobił poziom, który my posiadamy, czyli 53. Zaraz sprawdzę. Tak jest. Wbił ten sam poziom, który my mamy. Zrównał się z nami poziomem. Solidne grupy potworów tutaj. Wyleciał niebieski klejnot, też wart do badania. Tutaj złoto od potworów w pierścionku. Tutaj 19 do zdrowia, no całkiem przydatny talizman. Z tym, że nie mam go gdzie tutaj trzymać. Jeszcze ten klejnot może zidentyfikuję tutaj. 2 do minimalnych obrażeń. W takim razie nie będę wchodził w portal i wracał się jeszcze do Ludgolę. Bo jeszcze amulet nam wyleciał, tylko na razie. O kurczę, jednak muszę się wrócić, bo skończyły mi się zwoje identyfikacji. Drugi raz niepotrzebnie otworzyłem teleport. Zakupimy sobie nowe zwoje. Dzień dobry. A zwoje możemy... Tylko tak, tutaj identyfikację. Zwoje u Drognana możemy zakupić. 2 do dyscyplin cienia dla zabójczyni. Dosyć wartościowy. Mam tutaj 3 miejsca, to na razie ten talizman z 19 punktami do zdrowia zostawię. Jeżeli ja go nie będę używał, przerzucę go do współdzielonej skrzynki i jakaś inna postać go będzie mogła używać. Nie jest to jakoś bardzo dużo do zdrowia, ale to zdrowie jest ważne. Jak mamy miejsce na takie talizmany, to dlaczego akurat nie skorzystać? Ja tutaj
Na moim druidzie akurat tego zdrowia mam bardzo dużo, dzięki duszkowi, który też mi zwiększa to zdrowie. Więc nie narzekam na ilość zdrowia. Ale przy innych postaciach każdy punkt zdrowia może okazać się mega cenny. Pełna zbroja płytowa wyleciała. Zobaczymy, ile ma miejsc na klejnot. Dwa miejsca na klejnot. 157 obrony. Zostawiam ją. Nie będę się specjalnie już wracał. Już tej kasy naprawdę mamy sporo. Zaczynam powoli już zostawiać coraz więcej przedmiotów. Już nie handluję wszystkim, tylko takimi przedmiotami, które zajmują mniej miejsca, żeby co chwila nie wracać się. Wchodzimy w kolejny korytarz. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Na razie mamy panów guli w wersji elitarnej. Są w Sugusi, gdzieś tam będzie elitarny szef. O, jest tutaj. Zaklęte błyskawice ma. Spalił mi manę przy okazji. Udało się go tam pokonać. Kolejna grupka. Wyzwoliciele plus nieumarli Sugusi. Coraz częściej otrzymuję ciosy i coraz częściej zauważam, że generują mi się te hydry, które posiadam w amulecie. No, ten grobowiec to raczej będzie należał do tych wielkich, fałszywych grobowców, bo już widzę, że te korytarze rozwidlają się znowu, więc raczej to będzie jeden z tych dużych. Coraz częściej jestem trafiany właśnie. Czy to będzie ostatnia komora? Tak jest, tutaj będzie złota skrzynka. Mamy wyjca, morowe wyzwanie. Taki elitarny przeciwnik tutaj na nas czeka. To nie jest prosta ryka. Miał odporność na magię, co też daje mu zwiększone odporności na różne obrażenia fizyczne i chyba odżywiałów też. Nie jestem pewny, ale chyba odporność na magię powoduje zwiększone odporności też wszystkie inne. Tak coś mi się przypomina, że kiedyś o tym gdzieś czytałem. Dobra, tutaj już wyczyściliśmy wszystko, idziemy do jeszcze nieodwiedzonych korytarzy, do nieodwiedzonych pomieszczeń.
Więc ta odnoga cała została tutaj oczyszczona. Wracamy się w takim razie. Jeszcze chyba została nam jedna. Tak jest, jeszcze. Jedna odnoga przy samym wejściu do badania. Nie, właściwie dwie. Przepraszam, dwie, więc zdecydowanie jest to ten wielki, fałszywy grobowiec. Już to widać po jego rozmiarach, po rozmiarach tych korytarzy, po ilości pomieszczeń. On swoją wielkością dorównuje temu prawdziwemu. Zaraz zabiją mi duszka. A jednak to zaczyna się odradzać. Może przeżyje. Przestał otrzymywać obrażenia i powoli zdrowie mu się regeneruje. Coraz częściej już muszę sięgać po butelki przywracające mi zdrowie. Coraz więcej chodzi we mnie tych obrażeń, pomimo iż jestem postacią, która trzyma się na dystans, no jak widzicie, nie do końca mi się to udaje. O, jest prastary K bezduszny, także mamy ten grobowiec, czyli ten taki, można powiedzieć, najbardziej wypasiony grobowiec fałszywy. Wyjątkowa siła, o, nie zdążyłem przeczytać, ale wypuścił nam runkę Tchul nawet. Zobaczcie, mamy też runkę Ord przy okazji, więc dwie runki tutaj udało nam się przy okazji też wyfarmić. Może nie przedmioty, ale za to runy, też fajnie. Obie runki całkiem fajne, całkiem spoko. Został nam jeszcze jeden korytarz przy wejściu do badania i to będzie wszystko i będziemy mogli już biec do tego właściwego, tam też będzie dużo pomieszczeń do zwiedzenia i dużo wrogów do pokonania. Czyżby zapowiadało się, że przed Durielem uda nam się wbić kolejny poziom? No, to już by było naprawdę super. Diament bez skazy kolejny wyleciał. Coraz więcej przeciwników, coraz więcej. Dwa diamenty bez skazy nam się trafiły, ładnie. To już będzie ostatnie pomieszczenie tego fałszywego grobowca. Jeszcze zobaczę ten sarkofag, te urny. Dobra, wychodzimy. Kierujemy się już na ten grobowiec prawdziwy. Tu jeszcze amulet, więc może najpierw jeszcze sprawdzę ten amulet. Dwa do umiejętności przyzywania dla mnie, czyli dla druida. No akurat na tym drzewku przyzywań to mi tak za mocno tutaj nie zależy, więc ten amulet nie będę wykorzystywał w tym buildzie. Znowu mam mało miejsca na to wszystko. Te runki bym sobie przerzucił tutaj. Na razie zróbmy to tak. Ten talizman, ten amulet może na razie zostawię też. Nie będę go jeszcze sprzedawał. Zobaczę, zastanowię się. Chciałbym przerzucić te kamienie. Muszę je do współdzielonej skrzynki, albo może nie. Może tutaj je wrzucę. Tutaj wrzucę te mikstury, a te kamienie zostaną. O, tu mogę stransmutować. Od razu widzę. Trzy topazy bez skazy w perfekcyjny topaz, więc od razu też wykorzystuję okazję. Udało się odzyskać
troszkę miejsca. Jestem przeciążony. Kostka chora. Kurczę. Źle trafiałem. Dobrze cię widzieć. Zamiast w skrzynkę to trafiam w Kane'a. Przywołuję duszka, który mi zginął po drodze. Tutaj ten szafir, dobra, ten szafir zostawiam. I wchodzimy już do prawdziwego grobowca Talerasha. Od razu potężna, solidna grupa przeciwników nas powitała. Wyleciał topaz bez skazy, też fajnie. Te topazy nam lecą bardzo, bardzo obficie. Wśród wszystkich kamieni, można powiedzieć. Bojowa strzałka. Kolejny nóż. Wyleciał. Jeden do zdolności bojowych dla barbarzyńcy. Wezmę go na sprzedaż. Mamy duchy. Mamy kolejną potężną grupę tutaj przeciwników. Zębaty miecz wyleciał z jednego z zabitych rzezi brzuchów, tak? Oni się nazywają tutaj rzezi brzuchy. Bardzo dużo pojemników. Ta ilość przedmiotów zasłania, kurczę, aż pole gry. Więc wyłączyłem podświetlanie na czas walki. Zębaty miecz. No zobaczyłbym sobie ten miecz. Nie kupiłem cały czas tych zwojów identyfikacji. Witam. Teraz to zrobię. 12 tysięcy dostałem za ten nóż. Pytaj i ucz się. Zwoje uzupełnione. Teraz mogę iść zobaczyć ten zębaty miecz. To już będzie chyba drugopoziomowy miecz. No, nic ciekawego się w nim nie wylosowało. Więc idzie do wyrzucenia. My idziemy dalej. Jeszcze zaczerpnąłem ze studni, żeby wszystko na maksa uzupełnić. Dużo urn, we wszystkie staram się kopać. Może jakaś fajna runka się trafi, może coś ciekawego. O, tutaj chyba będzie komora z wejściem do Duriela, tak mi się wydaje, bo jest taki zakręt właśnie charakterystyczny, tak jest. Więc już odkryliśmy zejście do Duriela, zaraz włożę tutaj laskę Talerasha, ale nie będziemy jeszcze wchodzić, dopóki całego grobowca sobie nie obadam. Tylko już zwolnię miejsce i otworzę przejście za pomocą laski Talerasha. Przy okazji zobaczmy sobie animację w remasterze otwierającego się przejścia do komnaty Talerashy. A teraz wracamy się jeszcze odkrywać ten cały grobowiec i może wbijemy właśnie jeszcze następny poziom. Dużo już nie zostało, niecałe 20% poziomu do wbicia, a ten grobowiec jeszcze raczej powinien być spory. Jeszcze powinno troszeczkę tych komnat być po drodze. O, ta ognista wieża, widzę, będzie ciężka do rozwalenia. Szturmowy hełm wyleciał, to chyba dla barbarzyńcy. Kolejna ognista wieża, pomijam ją. Mamy kolejne grupki przeciwników,
kapliczka mikstur dławiącego gazu. Runka Tali jeszcze wyleciała właśnie z urny. Także jak widzicie, kopanie w urny czasami przynosi jakiś efekt. Amulet wyleciał niebieski, zaraz go zidentyfikuję. 2 do zręczności, to cieniutki. Kolejne urny i kolejni przeciwnicy na drodze. Prawie 90% paska. A jeszcze tutaj parę komór tego grobowca zostało do odwiedzenia. Jest solidna grupa. Szara jaśniejąca kula i bitewna kosa. Bitewna kosa? Czyżby to była kosa drugopoziomowa? Zaraz zobaczymy. My mamy na najemniku bojową kosę, a tu jest bitewna kosa. Tak jest, to jest broń żywcowa drugopoziomowa. Jaśniejącą kulę zobaczę. Nic nie ma ciekawego, wyrzucam. Kopę w urny. Ale nic z nich na razie nie wylatuje. Mamy kolejne duchy. Doszliśmy tutaj do końca tego korytarza, ale został nam jeszcze jeden korytarz do obadania, jeszcze jedna odnoga. Tutaj jeszcze po drodze mamy jedną komorę. O, nawet nie jedną, nawet więcej. Halabarda dobrej jakości wyleciała. Ciekawe, ile ma miejsc na klejnot. Jedno miejsce, szkoda. Są kolejne jeszcze pomieszczenia, więc jeszcze tutaj ładnie będziemy dobijać poziom. Już ponad 90% paska doświadczenia. No mam nadzieję, że nie zabraknie nam dwóch czy trzech przeciwników na końcu, żeby wbić ten poziom. Niekiedy się tak zdarza, że już kurczę, szukamy tych przeciwników i ich brakuje. No zawsze mógłbym wrócić się nawet do kanionu maga przez ostatni waypoint i tam jeszcze paru przeciwników pokonać w razie czego, ale myślę, że uda się tutaj wbić ten poziom jednak. Bo tam chyba jeszcze jedna odnoga została jakaś do obadania, więc jeszcze jakaś grupka przeciwników po drodze się trafi. Tutaj już wszystko. Ale tu jeszcze mamy zakonserwowane trupy. 90, jakieś 7-8% mamy doświadczenia. Tam jeszcze mamy jeden korytarz niezbadany. O, tutaj jeszcze jeden przeciwnik, jeden rzezibrzuch. Po drodze. Trafił mnie swoją pałą, ten jeden rzezibrzuch. O, i tu mamy ładną grupkę, więc tutaj wbijemy zaraz poziom. Jeszcze poziomu nie ma. Jeszcze chwileczkę, jeszcze kilku przeciwników. Jest.
Udało się. Punkty ciągle pakujemy w żywotność. Mamy już 1148 punktów życia. Tutaj w synergię do szczeliny 1132, 1178 obrażenia od ognia ze szczeliny. Więc bardzo, bardzo solidnie jak na ten etap. To już jest nasz 54 poziom. Kurczę, myślałem, że 55 poziom to jak gdzieś wbije dopiero pod koniec trzeciego aktu. A tu się okazuje, że zaraz na początku trzeciego aktu uda nam się wbić 55, a w trzecim akcie może jeszcze z jeden albo dwa poziomy dodatkowo. Wyleciał jeden kamyszek bez skazy. Kapliczka obrony. Teraz się dałem zagonić w kozi róg trochę. Muszę zmienić te swoje przyzwyczajenia. Zbyt ostro prę do przodu. Wyleciał biały basinet. To już jest taki hełm drugopoziomowy. Ten zamknięty hełm drugopoziomowy to jest. No ale tylko biały. Gdyby był szary to i miał dwa miejsca, to chętnie bym go tutaj podniósł. Bo przydałby się do Orzola jako fajna baza. Chyba ostatnie pomieszczenie. Tak jest. Więc będziemy wracać się już w stronę komory Talraszy, której czeka na nas Duriel. Chwilę pewnie walka z nim potrwa. Przywołuje sobie niedźwiadka. Odporność moja na zimno to 65%. Może przed walką z Durielem pójdę jeszcze do miasta i kupię kilka mikstur odporności na zimno. Mój najemnik ma maksymalne odporności, więc jest ok. A ja sobie te odporności dołożę, bo nie chcę zmieniać tarczy. Piję miksturki odtajania, one mi dadzą na pewien czas maksymalną odporność na zimno. 8 miksturek sobie wypiję. Zobaczcie, teraz mam 85% odporności na zimno. Teraz mogę chodzić i walczyć. Kurczę. Miałem zły czar ustawiony i zamiast puszczać mu szczeliny, to duszków przywoływałem kolejnych. No, Duriel stoi w miejscu, więc ta szczelina tak idealnie nie pracuje. Ale powoli to życie mu zjeżdżamy. Jak mi zabije niedźwiedzia, to przywołam kolejnego, więc tu nie ma stresu. Z różnych miejsc puszczam tą szczelinę, bo te dziury, powiedzmy,
ze szczeliny generują się losowo w różnych miejscach, więc żeby jak najwięcej tych dziur pod Durielem się generowała, to staram się go z różnych miejsc trafiać. O, teraz się na mnie zawziął, ale biorę sobie niedźwiadka, który go powstrzyma. No, spokojnie. Zaraz ta walka się zakończy. Jak widzicie, niedźwiadek to jest bardzo dobry towarzysz. Jest naprawdę, ma dużo życia, więc stanowi fajną zaporę. Absorbuje uwagę, dlatego Duriel nie gania mnie, tylko zajmuje się moim niedźwiedziem. Jeszcze przy okazji dostaję baty od mojego najemnika i oto co nam wypuścił. No, unikata nie wypuścił, ale amulet zielony. Zobaczymy, co to za amulet. No, miejmy nadzieję, że jakiś fajny. I Radha. Powiem tak, szału nie ma, ale nie jest najgorzej. Zobaczymy te ciężkie buty. Szansa na magiczne przedmioty. Odporność na błyskawice. No ładne buty, ładne. Wielki topór jeszcze wyleciał. No nie mam miejsca na ten wielki topór, więc w ogóle nie będę go sprawdzał. A do Iradchy to nie jest źle, dlatego mówię, ponieważ mam już jakieś elementy ekwipunku Iradchy. Dwa konkretnie. Więc ten amulet spowoduje, że naprawdę zrobi się ciekawie, jeżeli chodzi o zestaw Iradchy. Dziękuję ci za zwrócenie mi wolności. Rozmawiamy z Tyraelem. Ale spodziewałem się ciebie wcześniej. Jestem Archanioł Tyrael. Przybyłem tutaj, by powstrzymać Diablo przed uwolnieniem jego brata Baala. Ale zawiodłem. Teraz groza i zniszczenie wędrują swobodnie po twoim świecie. W tej chwili podróżują w kierunku stolicy wschodu Kurast, do samego serca świątyni Zakaru. Mają nadzieję, że tam zdołają znaleźć swego starszego brata Mefista, pana nienawiści, uwięzionego tak jak wieki temu. Jeśli się połączą, będą niezwyciężeni. Choć ich cele są niejasne, to oczywiste jest, że muszą zostać powstrzymani za wszelką cenę. Jestem załamany, a energie trzymające mnie w tym świecie gwałtownie topnieją. Musisz podjąć się tego zadania i powstrzymać trzech braci przed zjednoczeniem. Musisz przebyć morze i odnaleźć Diablo i Baala w Kurast. Pośpiesz się, śmiertelniku. Nam wszystkim zaczyna już brakować czasu. Wysłuchaliśmy Tyraela, wracamy się do Ludgoleum przez portal. Jeszcze cię znajdę, Diablo. Co za okropna wieść. Baal zawładnął ciałem jednego z najpotężniejszych magów w historii ludzkości, a prowadzi go pan Grozy. Trzeba ich powstrzymać, bo na pewno dążą do uwolnienia Mefista, ich najstarszego brata, który jest też znany jako pan nienawiści. Leży on uwięziony pod opanowanym przez zło miastem Kurast. Obawiam się, że czeka cię wielkie niebezpieczeństwo, ale twoja wiara może cię ocalić. Niechaj światło zawsze będzie z tobą. Tyle otwary się dowiedzieliśmy. Teraz, kurczę, nie mam gdzie tych butów przerzucić ogólnie rzecz biorąc. Znowu poza nagrywaniem będę musiał robić porządek. Ale zobaczmy sobie ten zestaw Iradchy, mi ciekawi. Co my już w tym zestawie? To jest Mila Brega, to nie. Co już my w tym zestawie mamy? Kurczę, być może przerzuciłem ten zestaw Iradchy. Być może tutaj mam sznur Iradchy, ale patrzę na... właśnie na koronę,
Być może przerzuciłem ją na moją postać nekromanty. Tak mi się wydaje. Więc teraz nie sprawdzę, jak te trzy elementy ze sobą współpracują. W takim razie pogadajmy jeszcze z Deckardem. 260 lat temu Archanium Tyrael dał Horadrimom kamienie dusz. Niezmiernie rzadko zdarza się, żeby moce niebiańskie tak bezpośrednio ingerowały w przeznaczenie ludzkości. Ale podobno Tyrael działał z własnej inicjatywy. Nigdy nie udało się nam ustalić, dlaczego to zrobił. Może sprzeciwił się woli niebios, bo wątpił w to, że będziemy umieli sami się obronić. Albo dlatego, że lepiej od innych docenił niebezpieczeństwo. O ile mocom piekielnym zawsze zależy na niszczeniu, o tyle motywy działania niebios pozostają niepojęte. Teraz śpiesz się. Trzeba powstrzymać zarówno Diablo, jak i Bala, zanim połączą się ze swoim bratem Mefistem. Jeśli mroczna trójca znowu się zjednoczy, to nasz świat przestanie istnieć. Jeszcze, żeby zakończyć to zadanko ostatnie, musimy udać się do Jerchyna, wysłuchać jego mowy pożegnalnej. Niewielu udało się zajść tak daleko, nie mówiąc już o odkryciu prawdziwego grobowca Talerasy. Niestety, jak słyszę, Diablo i Baal umknęli. To wielkie nieszczęście. Jeśli pragniesz jechać na wschód, zleciłem Meshifowi, aby umożliwił ci podróż morską. Jemu chyba też śpieszno ruszać w drogę. Życzę powodzenia w misji i raz jeszcze dziękuję za ocalenie mego umiłowanego miasta. Zawsze będziemy cię tu mile witać. Jeszcze z Meshifem musimy porozmawiać. Witaj. Jerchyn mówi mi, że powinienem zabrać cię na wschód, do Kuras. Nie byłem tam od wielu lat, ale plotka głosi, że sprawy nie układają się najlepiej. W ten sposób zakończyliśmy ostatnie, szóste zadanie i w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, tą podróż na wschód i ten film przerywnikowy już zostawię na kolejny odcinek. Będzie fajnym wstępem do trzeciego aktu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to standardowo zostawcie łapkę, zostawcie jakiś komentarz, dajcie suba, a my widzimy się przy okazji kolejnych odcinków z serii Diablo 2 Resurrected oraz innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.